Do wzięcia są jeszcze mieszkania w nowo budowanych blokach TBS. Lokale mieszkalne usytuowane będą w dwóch budynkach, które niebawem powstaną w przestrzeni pomiędzy ulicami Pułaskiego a Areja w Suwałkach. Każdy z budynków będzie posiadał 6 kondygnacji i w każdym z budynków będą 24 mieszkania, czyli łącznie 48 mieszkań. Na nowych właścicieli czeka jeszcze 10 lokali. Najmniejsze z nich to trzypokojowe lokum o powierzchni 55 m². Są też dostępne lokale również trzypokojowe, ale o nieco większym metrażu. Niemal 58 m² i nieco ponad 63 metrów. Potencjalni chętni powinni złożyć swe wnioski do ZBM TBS w Suwałkach. Górna granica dochodu pozwalająca na sięgnięcie po mieszkanie w przypadku na przykład trzyosobowej rodziny nie powinna przekroczyć kwoty 8 800 zł na rodzinę. Ogólnie rzecz biorąc, program od najemcy do właściciela jest skierowany do osób, które nie mają, nie posiadają mieszkania, a chcieliby nabyć w formie ratalnej. Przypomnijmy, że to jest dochodzenie, stopniowe dochodzenie do własności i oczekujemy, żeby kandydat posiadał zdolność finansową, czyli te dochody były na tyle dobre, żeby pozwalały na zakup tego mieszkania, utrzymanie i jeszcze normalną egzystencję. Dodatkowo też oczekujemy, żeby był związany z naszym miastem, czyli był mieszkańcem, pracował na terenie miasta. Nie można określić minimalnej kwoty, jaką musi posiadać dane gospodarstwo domowe, ponieważ jest to uzależnione od powierzchni mieszkalnej mieszkania, które chcą nabyć, od ilości osób. Także jest to indywidualnie wyliczane dla każdego wniosku, dla każdego gospodarstwa domowego. Wszelkich szczegółów można dowiedzieć się w dziale lokali mieszkalnych w suwalskim ZBM-ie. Termin naboru wniosków upływa 12 września. Jest zatem nieco czasu na podjęcie decyzji i zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Dostępne lokale są znakomitą ofertą dla tych, którzy mają zbyt wysokie dochody, by starać się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie zbyt niskie, by móc sięgnąć po indywidualny kredyt hipoteczny.